Maciej Musiał został ostatnio wyróżniony przez amerykański magazyn Forbes. Znalazł się wśród 30 najbardziej wpływowych młodych gwiazd w Europie poniżej 30 roku życia. Kariera 24-letniego aktora i prezentera telewizyjnego rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda jego droga do sławy i na czym skupia się aktualnie, to koniecznie zobaczcie nasz film. Musiał urodził się 11 lutego 1995 roku w Warszawie i jest jedynakiem. Dorastał w rodzinie aktorskiej, a jego rodzice prowadzili teatr dla dzieci. Jednak w 2014 roku doszło do ich rozwodu. W tym samym roku Maciej rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, ale przerwał je po kilku miesiącach. Postanowił wtedy, że pójdzie w ślady rodziców i skupi się na aktorstwie. W 2016 roku dostał się na Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Aktor zadebiutował przed kamerą w wieku 9 lat, grając niewielką rolę w filmie Futro. Jego kariera rozpoczęła się na dobre, gdy w 2008 roku zaczął wcielać się w postać Michała w serialu telewizji polskiej Ojciec Mateusz. Kolejnym przełomem była rola Tomka Boskiego w popularnym serialu Rodzinka.pl. To właśnie dzięki tej produkcji zdobył sympatię wielu widzów oraz otworzył sobie drzwi do kolejnych filmów i seriali. Oprócz zamiłowania aktorskiego, Musiał wykazuje też talent muzyczny, ponieważ pasjonuje się grą na pianinie. Maciej jest również aktorem dubbingowym. Swojego głosu życzył postaciom z takich filmów jak Miasteczko Halloween, Pokémon Wymiar Walki, Wakacje z trupami czy Samoloty. Znany jest także jako prowadzący różnego rodzaju programy telewizyjne, m.in. Poziom 2.0, Cheese, The Voice of Poland. Musiał był też kapitanem drużyny w programie Kocham Cię Polsko. Maciej przywiązuje dużą rolę do tradycyjnych wartości i rodziny. Raczej strzeże swojej prywatności, dlatego o życiu prywatnym aktora nie wiemy zbyt wiele. W mediach krążyły plotki, że spotyka się z Kingą Dudą, córką prezydenta. Podobno widywali się nawet w Pałacu Prezydenckim. Maciej w wywiadach wypowiadał się o Kindze w samych superlatywach. Powiedział, że jest fajną, mądrą, uroczą i piękną dziewczyną, jednak zaprzeczył, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Maciej w szczerym wywiadzie dla magazynu Viva powiedział, że cały czas jest wolny. Gustuje w dziewczynach, które są wrażliwe, szczere, tajemnicze i nie boją się wyrażać swojego zdania. U swojego boku chciałby mieć kobietę, z którą ciekawie spędza się czas. Może jak na razie aktor chce po prostu skupić się na karierze i zdobywaniu wykształcenia? W 2016 roku Maciej Musiał wygrał Telekamerę Teletygodnia w kategorii Nadzieja Telewizji. W tym samym roku był ambasadorem organizowanych w Krakowie Światowych Dni Młodzieży. Maciej zagrał jedną z głównych ról w polsko-amerykańskim serialu sensacyjnym 1983, który miał premierę 30 listopada 2018 roku. Co ciekawe, był nie tylko aktorem, ale też pomysłodawcą i producentem wykonawczym thrillera produkcji Netflix. To właśnie dzięki temu znalazł się na liście Forbesa w kategorii rozrywka jako jedna z 30 najbardziej wpływowych osób z Europy poniżej 30 roku życia. W zestawieniu umieszczono także takie gwiazdy jak Tom Holland, Daniel Radcliffe czy Anya Taylor-Joy. Maciej Musiał odniósł się do tego wyróżnienia na swoim Instagramie. Napisał, że była to trudna droga, ponieważ z kolegą ciągle słyszeli, że nic nie znaczą, nie umieją i nie mają szans przebić się z tym serialem. Ostatecznie udało się go im wyprodukować i sprzedać Netflixowi. Serial jest dostępny w ponad 190 krajach na całym świecie. Aktor dodał, że historia tego projektu może być przykładem dla młodych ludzi. Jego zdaniem trzeba wyznaczyć sobie cele, realizować marzenia i nie przejmować się tym, co myślą inni. Maciej Musiał znalazł się także w obsadzie wyczekiwanego na całym świecie serialu Wiedźmin. Aktor został już pochwalony przez Tomasza Bagińskiego, czyli jednego z producentów wykonawczych serialu opartego na twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Nie wiemy, na ile znacząca będzie postać Sir Laszlo, którą odegra Maciej, ale może nie będziemy musieli już długo czekać, ponieważ premiera serialu planowana jest na 2019 rok. Co myślicie o Macieju Musiale? Czy jego rola w Wiedźminie zapewni mu międzynarodową karierę? Napiszcie w komentarzach i nie zapomnijcie o subach i lajkach. Do usłyszenia!